Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to jest już kolejny odcinek z gry Wiedźmin 1, bodajże 17, jeśli dobrze liczę. I tak, w dzisiejszym odcinku naszym celem jest wrócenie się do Wyzimy i oddanie paru questów, które narobiliśmy, bodajże trzech, bo Siegfried to 10 języków topielca dla niego było. Co tam jeszcze? Vincent Mace z tym naszym trofeum z Archespora, które mamy przy swoim lewym udzie. W ogóle jestem ciekawy, czy się znowu zrespią te potworki jak ostatnio te rośliny, ale chyba nie. Też mi się nie chce bić z tym wszystkim, więc będziemy omijać wszelkie problemy i udawać, że nic nie widzimy, jesteśmy ślepi. To jest cel na to, żeby jak najszybciej dostać się do tej przystani. Tędy będzie szybciej. W teorii tak, ale tam jest za dużo wody i może się okazać, że będzie bariera, żeby przejść. Także pójdziemy sobie tam. Poza tym, że oddamy sobie te wszystkie zadania, jeszcze to wino w sumie mamy do oddania, to proszę ja was, o, aż dwie zimejki dostałem. W każdym razie poza tym jeszcze pójdziemy sobie do świątyni Melitele, żeby mieć te wszystkie sefiry, żeby tutaj te wszystkie, wiecie, ołtarze, czy goni, dobra, bo żeby nam tu nie wybił cieglarzy, to go się pozbędziemy akurat. Niech ma swój tutaj 5 minut. To nawiązując do pewnego popularnej serii teraz na YouTubie. Programu w sumie, no. Dobra, wiecie co? Bo zobaczyłem, że jest tu Jean Pierre. To stwierdzam, że wrócę się jeszcze, żeby te wilki wybić. A dokładnie dwa potrzebuję zabić, żeby, wiecie, mieć 10 skór, żeby to już z głowy sobie odhaczyć. Wiecie, o co chodzi. Fajniej będzie, jak będę miał tego slota więcej zawsze w punku i nie będę musiał się uganiać specjalnie za wilkami. Więc po prostu zobaczymy się, jak będę je wybijał. I potem, jak już wrócę tutaj z powrotem, oddać mu tego questa. Przy okazji teraz macie moment na Blüzygiera, jak idzie. Nawet dwa teraz się załapały. Także naprawdę doceniajcie takie widoki. To do zobaczenia. No i mamy zrobione. To teraz zobaczmy się, jak będę z powrotem u Jean-Pierre'a. Dobrze, tak więc już jesteśmy u Jean-Pierre'a. Tam przewoźnik nam coś troszkę przeszkodził, ale oddajmy jeden z wielu questów dzisiaj. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz... Mam. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie... Bywaj. 150 orenów. Myślę, że nawet spoko. O, nowy poziom nawet. Strasznie dużo dostałem za to ten. Doświadczenia wychodzi na to. Super. Teraz sobie pójdziemy oddać tego Archespora Vincentowi. Także przewoźniku, rób to, co do ciebie należy. Co? Szykuj łódź. Ciekawe swoją drogą, czy czeka nas tutaj jakaś niemiła niespodzianka, czy nie? Mam nadzieję, że... Nikt się za wiele tu nie zmieniło, a jeśli się zmieniło, to tylko oczywiście w pozytywnym sensie, bo nie chce mi się tutaj teraz po ciężkiej pracy na bagnach dostawać jakiś zryb od straży miejskiej za to, że pomagam ludności. Oczywiście za delikatną opłatą, ale no, ja nie jestem wolontariatem, że też za coś muszę jeść, tak. Dobrze czyni Geralt, mam nadzieję, że nikt go nie będzie chciał chamsko udupić. Wskaźnik mamy na co? Cybut na zielono. Musimy się trzymać ze swoimi. Gdzieś tutaj powinien być... O! To wiecie co? Jak już jest tu Siegfried, to mu oddamy te... Jęzory topielców. Służba, nie drużba. Służba, nie drużba. Okej, okay, czyli on w czasie służby najwidoczniej nie przyjmie ode mnie tego zadania, także idziemy dalej do Vincenta. Tą drogę obrałem. Verbena. To jest jedna z nowych roślin, które właśnie odkryliśmy, także sobie trochę nazbieram, bo fajnie mieć na zaś. Gdzie jest nasz ukochany? Vincent, jest, tam siedzi, dobra. No, liczę za no, fajną kwotę za to trofeum, no. Vincent się upija, pytanie czy za smutki, czy po prostu na dobry dzień. O co chodzi? Nie, no ja winina nie sprzedajemy. Póki nie mam pewności, że Vincentink jest prawilny, to... Mam dowód, że zabiłem na bagnach Arches... Co do licha? Że też takie szkaractwa łażą po... Dużo... Bandyci i potwory. No tak. O co chodzi? Bywaj. Definitywnie nie dam mu tego. Dobrze, mamy super dużo orenów dla tego Archespora. Cieszy mnie to. Że kolejny quest z głowy. Panie, kiedy... Czekaj. Kiedy będę mógł to zanieść? No trudno. Kiedy indziej się. Najwyżej mu to odda. To liścik oddamy.
temu i się prześpimy, jeśli będzie można, u Vivaldiego i w nocy damy to wino Konradowi, bo on chciał, żeby to skrycie załatwić, żeby się nie rozniosło chyba po mieście jakoś specjalnie czy coś. Nie wiem, o co mu chodziło, ale najwidoczniej może to jest jakiegoś hańba dla niego, że się na to zdecydował. Czerwona strefa tutaj widać, specjalna. Dla ludzi, nie ludzi. I tam widziałem w sumie drzwi do domu Kowala, także będę mógł zajrzeć za chwilę i spróbować coś wytrzasnąć za oreny, które posiadam przy sobie, no bo... O, Zoltan! Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasny... Pieniędzy? Pieniędzy. W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję... Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Spoko, ty tutaj i tak masz niefajną sytuację. Mam za jakiś czas. Okej, Zoltan, coś masz tutaj do pogadania? Bywa. Okej, pewnie to samo co ostatnio. Vivaldi, nie pozwól, mam teraz że... czasu. Nie mam teraz czasu. Kurde, chciałem się przespać. To się w karczmie prześpię, no. 5 orenów chyba aż takiej różnicy mi nie zrobi. Orenów posiadam 1100, czy to mi starczy na jakiś... No kurczę... Zobaczmy, no kto pytanie błądzi, może u Kowala znajdę jakiś lepszy oręż do zakupienia sprzedawca. Jesteś po... Ano jestem, sklep prowadzi... Pokaż... Pan Ciwaj mówił, żeście równe chłopisko, to nie widzę przeszkód, co... No i kurczę, elegancja Francji, no widać kto jest... Kozakiem, a kto nie do końca, nie? Wiedźmiński stalowy, to nie. Bardzo fajny pancerz, tylko widzicie jego cenę, nie? To boli najbardziej. To mogę sprzedać w sumie. Kurde, szkoda, że ta zbroja taka droga, naprawdę, bo chętnie bym zakupił ją, ale zapamiętam sobie, żeby przyjść kiedyś, jak uzbieram te 5000 orenów, to ją kupię, no. Może Kowal ma zadanie jakieś? No, patrzcie, patrzcie. Nie do końca. Malcolm. Ładna kuźnia. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna... Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy handlarzeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, ich mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. A to skurczysyn. Można coś u ciebie... Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Bywaj. Na razie, jak widzę cenę zbroi, to rozumiem, że raczej się tylko skompromituję pytając o ten miecz. Pójdę odebrać zapłaty za te wina, no. Kurde, to troszkę delikatnie, żałuję, że nie wziąłem całej zapłaty od tego Krwala, nie? No bo on rzeczywiście no niewiele zrobił przy tym, bo kurde... Jak musiałem wszystko zrobić, mu dałem połowę z tego, on mnie tylko nauczył, gdzie jest Dragrot. Tego, wiecie, jeszcze mnie nauczyła, chciała nauczyć, bo już umiałem... ta Skojatel, zwiadowczyni, czy tam wojowniczka i... No, trochę szkoda, ale dobra. Lepiej trzymać się z nieludźmi, tak, ze swoimi, to... Niech oni też idą w górę ze swoim majątkiem, a nie... Już ludzie tylko. Przechować, mógłbym przechować. Albo spróbować sprzedać te książki. Też by się przydało, nie powiem, że nie. I teraz mamy wszystko tutaj robione. Prześpimy się na chwilę. Na chwilę do nocy. To w sumie możemy też rozdać punkty, które właśnie mamy. Z ciekawości, ile do tego. No już 10 tysięcy doświadczenia i kolejny poziom będzie, także ładnie, ładnie. Barowanie, czy ja chcę barowanie? Ja chcę... Irden. Nie używam w sumie. Dobra, Igni mam na maksa, Ard nie mam na maksa. Szansa na rozbrojenie przeciwnika, to mi się podoba. Coś w Irden, czy jeszcze tutaj coś w inteligencji może dać? Przyznanie olei. No przydałoby się, nie? To jednak istotna rzecz dla Wiedźmina. Dobra, do północy, żeby wszyscy byli tam na swoim miejscu, gdzie mają być. Czyli... Nasz Konrad, do którego tu przyszliśmy, po zapłatę. Mam nadzieję, że nas nie wykiwa. Dosłownie przed każdym oddaniem tych rzeczy temu gościowi, co tam chce od nas daną rzecz. Ze skórą czy czymkolwiek innym mam taki dylemat, czy on nam na pewno zapłaci, nie? No bo Wiedźmini nie są jakoś specjalnie szanowani. Nie było łatwo, ale w końcu mi się udało. Co z nagrodą?
Wspaniale. Nie mam jednak pieniędzy, wszystko przepiłem. Wezmę jedną flaszkę, reszta dla ciebie. Za fatygę. Mam nadzieję, że nas nie wykiwa. Niech mi spłaci. Wierzę, że taka decyzja mi kiedyś pomoże, może. Zgoda, ale wciąż jesteś mi coś winien. Spłacisz swój dług w odpowiednim czasie. Od razu wiedziałem, że porządny z ciebie człowiek. Nie jesteśmy jeszcze kwita. Tak wygląda sytuacja z tym winem. To mogę teraz pójść do tego Vivaldiego po odpowiedź. Z nadzieją, że już jest gotowana przez niego. I jak uzyskamy odpowiedź, to będziemy mogli pójść z powrotem na bagna, żeby dać to Javeninowi. Teraz trochę pobiegamy sobie w tym odcinku, ale no czasem trzeba, nie? No, ostatnio się dużo działo, to teraz trzeba trochę ten... Jeszcze będę musiał odwiedzić Melitele... ten, świątynię. Muszę pamiętać o tym, żebym nie zapomniał, bo ten zabójca... Dobra, wiecie co? Zapiszę sobie, ale spróbuję załatwić, bo może to jest przypadkowo jakiś quest. A on od razu biegnie, on się nie pierdzieli. No to się podpal. Kurczysynie. Dobrze, leżą. Temerski topór stalowy, nie wiem czy mogę podnieść w ogóle. Pistech, pięknie. To już wiemy do kogo możemy pójść po Vivaldim. Bardzo fajnie się złożyło w takim razie. Dobrze, że ich zaatakowałem. W sumie to oni mnie, ale taki szczegół. Więcej fistechu, no bo czemu by nie. Mam nadzieję, że nas za to nie zamknął. To tylko fistech. Jak straż z niego korzysta, to chyba nie jest jakiś strasznym, wiecie, występkiem. Vivaldi, masz to? Sorry, że cię budzę. Co? Przygotowałeś odpowiedź? Tak, oto pismo. Elf na... Zobaczymy. Fenomenalnie, chciałbyś mi się dać przespać u ciebie? Jak nie, to zrozumiem, ale fajnie by było. Super, super. Super, nie muszę płacić 5 arenów, od razu mam dzień. Strasznie tutaj plus rep w komentarzach dla krasnoluda. Dobra robota z jego strony. Jest w opłakanym, ma kryzys po prostu, a udziela nam noclegu na jednym z dwóch dywanów, jakie posiada. Sam śpi na jakimś obszczanym materacu, także naprawdę złoty krasnolud z niego. I szacunek się dla niego należy tutaj, będzie w moim serduszku, że Vivaldi nam pomógł. A chociaż miał ciężko, ale pomógł. I to się liczy. Tak trzeba robić w życiu, widzowie. Jak macie ciężko, to i tak próbujmy pomóc tym, co oni mają jeszcze gorzej. Oczywiście, jeśli no nie będzie to związane z tym, że będziemy musieli, wiadomo, zakończyć swój byt na tej planecie, bo nie będziemy mieli pieniędzy, żeby opłacić rachunki czy coś, ale jeśli możemy, pomagajmy. Niech to będzie nauka z tego, co zrobił właśnie dla nas Vivaldi. I teraz pójdźmy do Siemki. Czy Siemko nas wydyma? Jest to bardzo prawdopodobne, tak powiem. Znając Siemkę, to po prostu będzie śmiał, że załatwiłeś mi fistę, a i tak z tego nic nie będziesz miał, przykro mi, taki twój już będzie i jest żywot. Drzwi do lożku. Jacyś nowi więźniowie, czy... Nie no, trochę się nazbierało, powiem. A zobaczmy, czy w tym depozycie coś jest dalej. Już nie wziąłem, podstawy alchemii, to wezmę. Dobra, to sprzedam jak będę gdzieś. I jeszcze raz zapiszę, bo jak już mówiłem, nie ufam im. Mam coś dla ciebie, Siemko. Jest to Los Fistechos. Nie po... Lecz to wiemy. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy? Na zdrowie. Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Okay. Dzięki. Powiedz coś więcej o tym pase... O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Po prawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez za... Powinieneś z tym skończyć. Może. Ale na pewno nie dzisiaj, Wiedźminie. Dobra, mamy Bywaj. Informacje wszystkie, które chcieliśmy, także fajnie. Teraz mogę porozmawiać z więźniem, który jest w szpitalu. Chętnie to zrobię. Zobaczmy jeszcze, czy możemy jakiś inny quest po drodze zrobić. Wyszedłem przypadkowo, no to no. No i tak bym to musiał zrobić, także czy teraz, czy za minutkę, to naprawdę
niewiele tak naprawdę nam zmienia, nie? Będziemy się zbliżali powoli do końca odcinka, bo czas mnie nagli. Zadania. To zrobimy tak. Ja pójdę do Javenina, oddam mu ten list, wrócę do miasta i w mieście zakończymy przed pójściem do w sumie świadka. Także do zobaczenia u naszego kochanego Javenina. Jeśli coś się wydarzy po drodze, to oczywiście wam pada. To pokażę. O, Herold tutaj powiedział nam bardzo istotną rzecz, że pada. Także widać, że biegle rozpoznaje pogodę panującą na ten moment, także trzeba doceniać, nie? Ważne, że progresuje chłopak. Ale dobra, bez mojego gadania, zobaczymy się już na miejscu. Swoją drogą, skoro zbliżamy się do końca odcinka, a wiem, że watch time w tym momencie jest dość niewielki. Co? Może ci się nie podobam? To jeśli ktoś w tym momencie ogląda, to zaspoileruję mu, że planuję na koniec serii z Wiedźmina zrobić z niego funny moments, bądź z okazji 100 subów, zobaczymy, co szybciej nastąpi. Chyba, że będę mógł to połączyć, no to wtedy będzie fajniej, będę miał przewoźnicze funny w najlepszych moments, cenach. Jakiś specjal z głowy, bo tak to nie mam pojęcia, co mnie zrobić. Tutaj mnie przewieź. Tak, jestem. Tak. Płynimy szybciutko, tak. Funny moment z Wiedźmina będę chciał zrobić. To zajmie mi strasznie dużo czasu, ponieważ będę musiał obejrzeć, jakby nie patrzeć, cały każdy odcinek na nowo, bo i tak go oglądam. Spędzam średnio nad każdym odcinkiem po godzinie. W sensie, powiedzmy, że liczając, że pół godziny nagrywam, choć w większości razy było tak, że bardziej prędzej godziny nagrywałem. Nad montażem to trochę mi spędza czasu, bo w sensie poza pierwszym odcinkiem może, bo tam rzeczywiście się niewiele porobiło w tym montażu, ale to akurat wiecie, no obczajałem sobie, jak chcę tą serię zrobić, tam powycinałem parę fragmentów i zostawiłem większość, no bo nie wiedziałem w sumie, jak to zacząć. Trochę żałuję, ale wiecie, człowiek się uczy na błędach, może przez to po tym pierwszym odcinku oglądalność spadła o tam no ponad, kurczę, z 50% na pewno, nieco nawet więcej, chyba z 70% mniej ludzi oglądało później drugi odcinek i później na trzeci znowu był boom, no bo wiecie, Not Stris, no to się odezwało, żeby to obejrzeć, ale spokojnie, rozumiem, nie mam o to pretensji, gdyż sam w sumie bym, jak zobaczyłbym taki pierwszy odcinek, to nie wiem, czy bym chciał dalej oglądać tą serię. Jakby mi się później wyświetlił któryś jakiś randomowy odcinek, to bym zobaczył sobie, jak to wygląda. Jakbym zobaczył, że to jest zmontowane, to bym zobaczył, od którego odcinka właśnie utwórca zaczął montować fajniej tę serię i bym po prostu zaczął to oglądać. Także wielki szacun dla was, że to oglądacie, w sensie szacun. No dziękuję wam po prostu, że przyczyniacie się do rozwoju tego kanału. Ostatnio w ogóle w tym miesiącu, w sensie w momencie, jak to nagrywam, nie wiem, czy to się zmieniło, powiększyło, czy może ktoś zabrał mi, odsubskrybował mnie, ale w przeciągu tygodnia przybyły mi 3 subskrypcje, gdzie wiecie, przez miesiąc po tym gotiku to nic nie przybywało i nagle 3 suby, także trochę mi się humor poprawił wtedy, także miło, dzięki wielkie, że jesteście. O nie, wiadowca zakonu i Zygfryd. Także widzowie. Ja o tym nie wiedziałem, ale z tego co widzę, to będę musiał zakończyć tutaj odcinek najzwyczajniej w świecie. Albo czekajcie, spróbuję się przekraść jeszcze obok i sobie ten wątek ze zwiadowcami zakonu w następnym odcinku poruszymy, bo jestem bardzo ciekawy, co tu będzie, a chcę, żeby oglądało to ten wątek jak największa ilość ludzi, no bo na początku watch time jest największy, no to wtedy ktoś to obejrzy prawdopodobnie. Wiem, że druidzi macie problem, nie zaczepiajcie mnie, ja chcę tylko Javenina. Jest Javenin. Zobaczyłem, że mam punkt na mapie. Punkt na mapie mam. Nie wiem, czy mam spytać druida o Javenina. Nigdzie nie mogę znaleźć Javenina. Odszedł stąd niedawno do innych. Gdzie go znajdę? Musisz poszukać. Okej. Okay. Byliśmy u tych elfów, także tyle dobrego. Pójdziemy sobie tam zaraz do niego. Zaraz. W następnym odcinku. A ja was żegnam, moi kochani. Także miłego wieczorku, dzionka, sukcesów w życiu życzę. I możecie zostawić łapkę, jak wam się podobało, subskrypcję, będzie mi miło. Z łapki też. Komentarz, że dotarliście do tego momentu, to w ogóle możecie napisać słowo w słowo. Obejrzałem cały odcinek i ja wam dam serduszko. I tak zrobimy.
Tak właśnie będzie. Miłego dzionka, miłego wieczorka. Bajo, jajo. Po prostu, kurde, siemano. Cześć.